Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na Coffee Book Tag. Prawdopodobnie widzieliście już ten tag milion razy, ponieważ nagrał go już chyba absolutnie każdy twórca i twórczyni. Ja jak zwykle ostatnia w tego typu rzeczach, dodatkowo nikt mnie nie nominował, postanowiłam nominować się sama, ale uznałam, że skoro jest tak popularny i widzę, że Wy go chętnie oglądacie właśnie po filmach u innych twórców, to stwierdziłam, że ja też zrobię sobie ten tag, być może pokażę Wam jakieś nowe książki, których wcześniej nie było, chociaż wiem, że na pewno kilka odpowiedzi się powtórzy, bo niektóre z nich po prostu narzucają się same. I to tyle tytułem wstępu, może przejdźmy już do kolejnych kategorii, jest tutaj 8 pytań, 8 pytań związanych z kawą. I pierwsze pytanie brzmi: kawa czarna, czyli książka, w którą ciężko było się wciągnąć, ale zdecydowanie było warto. I taką książką u mnie na pewno było Małe życie Hany Nagihary. Ja w tę książkę wgryzałam się chyba 3 lata, ponieważ dostałam tę książkę od rodziców pod choinkę w roku, w którym ona została wydana w Polsce. To był albo 2016, albo 2017, jakoś tak. I niemalże od razu wtedy zaczęłam ją czytać, ale odłożyłam ją na półkę, jakoś tak właśnie nie mogłam się wgryźć przez te pierwsze 250 stron. Aż początkiem 2020 chyba roku naszła mnie ogromna ochota, by do tej historii wrócić i wtedy po prostu jak do niej siadłam, to przeczytałam ją niemalże na raz, a jest to spora cegła. Wtedy już bardzo mnie zaangażowała. Jest to bardzo trudna historia, pełna różnych traum i takich trudnych doświadczeń. Tutaj jest mnóstwo trigger warningów, także jeżeli jesteście wrażliwi na różne rzeczy, to jest to bardzo ciężka książka pod tym względem. Ludzie twierdzą, że aż do przesady, to znaczy, że autorka tutaj bardzo manipuluje uczuciami czytelników. Być może trochę tak jest, mi to jakoś szczególnie nie przeszkadzało. Pamiętam, że ta książka właśnie jakoś tak zaraz w okolicach premiery zbierała mnóstwo pozytywnych opinii, a później ci sami ludzie, którzy mówili, że ta książka była świetna, zaczęli zmieniać o niej opinię, to znaczy stwierdzili właśnie to, co przed chwilą powiedziałam i doszłam do wniosku, że być może rzeczywiście z biegiem czasu ta opinia o tej książce się zmienia. Jak ona odleży w głowie, to coś się w czytelniku zmienia i po prostu się zmienia zdanie. Natomiast u mnie jak na razie od 2020 roku to się nie wydarzyło, to znaczy nie zmieniłam zdania. Nadal uważam, że była to naprawdę świetna książka, bardzo, bardzo trudna, ale zdecydowanie warto przebrnąć ten ciężki początek i w ogóle ciężką całą książkę, bo nie oszukujmy się, ta książka ciężka jest, bo jest to naprawdę historia, którą warto poznać. Pytanie drugie, miętowa mokka. Co to w ogóle jest za kawa? Pierwsze słyszę o takiej kawie. To jest książka, która staje się popularna w okolicy świąt. I to jest właśnie jedno z tych pytań, w którym będę oryginalna, bo absolutnie każdy w okolicach Bożego Narodzenia powraca sobie do książki Harry Potter, do całej serii albo do wybranych części. Najczęściej jednak pojawia się właśnie kamień filozoficzny, ze względu chyba na to, że tutaj te święta Bożego Narodzenia są naprawdę bardzo fajnie opisane, bardzo przyjemnie do tego wracać, czuć rzeczywiście taką świąteczną atmosferę. A kto z nas nie chciałby spędzić świąt w Hogwarcie? Myślę, że wszyscy fani serii zdecydowanie by chcieli. Dlatego właśnie ta książka staje się tak bardzo popularna w okolicach świąt. Ale żeby też nie być aż tak bardzo powtarzalną, to chciałam jeszcze wspomnieć, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia wychodzi bardzo, bardzo dużo takich właśnie świątecznych książek polskich autorów. Z jakiegoś powodu polscy autorzy bardzo chętnie piszą takie książki, bardzo chętnie piszą takie historie. Podejrzewam, że jest to też trochę nacisk ze strony wydawnictw, w których swoje książki wydają, ale rzeczywiście mamy prawdziwy wysyp tego typu historii w okolicach świąt Bożego Narodzenia, a w zasadzie nawet wcześniej, to znaczy w listopadzie, nawet już w październiku czasami. Co prawda żadnego konkretnego tytułu nie mogę Wam tutaj polecić, natomiast rzeczywiście takie świąteczne książki polskich autorów robią się wtedy bardzo popularne i myślę, że warto o tym wspomnieć. Poza tym oczywiście takie klasyki jak Opowieść Wigilijna czy Noelka Małgorzaty Musierowicz, to też są książki, do których chętnie wracamy. Pytanie numer 3 to Gorąca czekolada, czyli ulubiona książka z dzieciństwa. No i tutaj oczywiście przede wszystkim też Harry Potter, ale ponieważ już go Wam pokazywałam, to pokażę Wam inną książkę, którą uwielbiałam jako dziecko. Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren. To jest taka książka, którą z ręką na sercu czytałam kilkanaście razy, jeżeli nie kilkadziesiąt, bo być może ponad 20 się trafiło. Ale ja też jako dziecko miałam tak, że zamiast czytać nowe książki, to po prostu wracałam do tych historii, które znam i lubię. I tak na przykład właśnie kilkanaście razy przeczytałam całą serię Harry'ego Pottera, Dzieci z Bullerbyn, ale też Małą księżniczkę, która również jest jedną z takich książek, a nie z Zielonego Wzgórza. No, czyli chyba takie klasyki, wydaje mi się, literatury dziecięcej. Jak już byłam nastolatką, troszkę starszą, to czytałam też Ulicę Strachu, Ale Makotę. I to są wszystkie książki, które ja czytałam po kilka razy przynajmniej. Zawsze do nich wracałam, właśnie nie sięgałam po nowości, które wtedy wychodziły, więc ja dużo tych popularnych książek, które w tamtym czasie mniej więcej przed 2010 rokiem wychodziły, za bardzo nie znam, dlatego właśnie, że wracałam do tych, które znałam. To były dla mnie takie safe places i po prostu lubiłam wracać do tych historii. No i Dzieci z Bullerbyn to jedna z takich zdecydowanie moich najbardziej ulubionych książek, jeżeli chodzi o moje dzieciństwo. Kolejna kategoria to Podwójne Espresso, czyli książka, która od początku do końca trzyma w napięciu. I tutaj pierwsza do głowy przyszła mi książka, a w zasadzie przyszedł mi gatunek literacki, jakim jest thriller, no bo zadaniem thrillera przecież jest właśnie trzymać nas w napięciu. I tutaj zdecydowanie mogę wspomnieć o książkach B.A. Paris, akurat nie o tej, bo ta była słaba, natomiast o terapeutce za zamkniętymi drzwiami,
na skraju załamania. Nie mam ich przy sobie, ponieważ pożyczyłam je siostrze już chyba z pół roku temu. Siostra, proszę, oddaj mi moje książki. Natomiast to są takie właśnie lekkie thrillery, niezbyt wymagające, a jednocześnie bardzo, bardzo mocno angażujące, wciągające, trzymające właśnie w napięciu aż do samego końca i te kartki się same przewracają, bo chcemy poznać dalszy ciąg historii. Ale potem pomyślałam o tym pytaniu w troszkę taki bardziej niekonwencjonalny sposób i pomyślałam, że przeczytałam kilka takich reportaży, które właśnie czytało się jak najlepszy thriller, chociaż brzmi to źle, ponieważ są to prawdziwe historie. Ale jedną z takich książek była książka Wszystko za Everest, czyli książka, która w ogóle zapoczątkowała moją miłość do literatury górskiej, ale też w ogóle do reportażu, bo to też był jeden z takich pierwszych reportaży, które przeczytałam. To jest historia wyprawy na Mount Everest w 1996 roku, która skończyła się tragicznie. Bardzo wielu wspinaczy wtedy zginęło, wśród nich bardzo, bardzo znany i doświadczony Rob Hall. W ogóle tutaj sam autor, czyli Jon Krakauer, był uczestnikiem tych wydarzeń, więc on nie opisuje ich tylko z relacji świadków czy z jakichś informacji, które zdobył, ale opisuje je z własnej perspektywy. I to może być minusem tej książki jako reportażu w tym sensie, że oczywiście te wszystkie informacje są przefiltrowane przez niego, to znaczy to jest to, jak on te wydarzenia widział, jak on je zapamiętał, a trzeba pamiętać, że rozgrywały się na dużej wysokości, w bardzo trudnych warunkach, więc też te wspomnienia będą się różnić od siebie, bo tutaj ktoś kiedyś zarzucał temu autorowi, z tego co pamiętam, właśnie to, że inni uczestnicy zupełnie inaczej pewne wydarzenia zapamiętali, ale ja tutaj właśnie broniłabym tego w ten sposób, że każdy to po prostu zapamiętał inaczej, każdy inaczej to przeżywał i odczuwał. No i to jest bardzo ciekawe i to jest właśnie taka książka, która mimo, że wiemy, albo jeżeli znacie tę historię, to wiecie jak się kończy, jeżeli nie, to tym bardziej będzie Was interesować. I choć bardzo smutna, to rzeczywiście to jest jedna z tych książek, które bardzo mnie wciągały. A druga, również bardzo smutna, o ile nawet nie smutniejsza, to książka 11 września, Dzień, w którym zatrzymał się świat. Książka, o której ja mówię w ogóle tak bardzo dużo i tak bardzo często, że już nawet nie chcę mi się powtarzać kolejny raz. Więc powiem tylko tyle, że tak, tutaj też te wydarzenia przedstawione są w tak szczegółowy sposób, z taką dbałością o detale i tak dobrze wyważone, że też czyta się to bardzo dobrze, też chce się te strony kolejne przewracać. I znowu, mimo że jest to historia, którą wszyscy znamy i wiemy jak się kończy, to jednak trzyma w napięciu od początku do końca. Bardzo, bardzo gorąco polecam te dwa reportaże, a jeżeli chcecie właśnie czegoś takiego typowego, jakiegoś thrillera, to polecam również książki B.A. Paris. Chociaż tutaj muszę zaznaczyć, że jeżeli jesteście fanami gatunku, to prawdopodobnie nie będzie to dla Was nic nowego i nic odkrywczego. Pytanie piąte to Starbucks, czyli książka, którą widzisz wszędzie. I tak naprawdę odpowiedź na to pytanie będzie zależała od momentu, w którym nagrywamy ten film, ten tak, ponieważ oczywiście każda książka, która jest nowa, która jest bardzo mocno promowana przez wydawnictwo, będzie widziana wszędzie, bo na tym polega właśnie marketing. To znaczy będą plakaty z tej książki nawet na mieście, wszyscy będą o tej książce mówić, bardzo, bardzo dużo blogerów i vlogerów będzie o tej książce mówić w tym samym czasie, no bo tak po prostu działa marketing i promowanie danego tytułu. Więc tutaj odpowiedź na to pytanie tak naprawdę zależy z tego, co akurat jest nowe i popularne i promowane. I na przykład właśnie ostatnio taką książką była najnowsza powieść Roofware, nawet nie pamiętam tytułu, ale taka fioletowo-biała okładka, ponieważ właśnie niedawno wyszła w wydawnictwie Czwarta Strona i bardzo dużo osób ją promowało, ale też teraz bardzo popularna jest książka również tego samego wydawnictwa czy jakiegoś imprintu Victorii Schwab, Mroczna Krypta, też widzę ją dosłownie wszędzie. Wcześniej taką książką było na przykład Perfect on Paper, które sama czytałam, czy ostatnia prawdziwa singielka, ale o tej książce Wam jeszcze powiem, także tutaj na razie nie będę się nad tym zatrzymywać. Mnóstwo tutaj tytułów można wymienić, naprawdę nawet kilka sobie przygotowałam, bo pamiętam, że też taką bardzo, bardzo dużą popularnością cieszyła się Pieśń o Achillesie, albo na przykład z tej samej serii wydawniczej 13 opowieść, albo Niewidzialne życie Adila Ruth. Także to już może nie są jakieś takie świeżynki, ale swego czasu było o nich bardzo, bardzo głośno i do tej pory widzę je w wielu miejscach, szczególnie Adi dalej gdzieś tam się pojawia, mimo tego, że od jej premiery minął już ponad rok. No ale widzicie, właśnie jak są jakieś książki bardzo, bardzo mocno promowane, to jednak one się wszędzie pojawiają. Nie uważam, żeby to było złe, no bo to jest po prostu promocja danego tytułu i tyle. Kategoria numer 6 to Hipsterska kawiarnia, czyli książka napisana przez niezależnego autora. Ja to pytanie sobie troszkę zmieniłam, ponieważ chyba nie czytam niezależnych autorów, w ogóle nie kojarzę nikogo takiego na ten moment, więc zmieniłam sobie to pytanie na książki, które są mało popularne, a uważam ja osobiście, że powinny być bardziej popularne. I mam tutaj na przykład książkę Sayaki Muraty, Dziewczyna z Konbini. To jest książka, którą ja czytałam w 2019 roku pod koniec i mimo tego, że to jest taka książka, która nie trafiła do grona moich ulubionych, to ona zrobiła na mnie tak duże wrażenie, że ja do tej pory czasem o niej myślę. I wydaje mi się to w ogóle znamienne, że najczęściej takie książki, o których ja myślę, w moim przypadku tak jest, to są książki, które kiedy je czytam, nie wydaje mi się, że będą moimi ulubionymi książkami, a potem czas gdzieś tam to weryfikuje i okazuje się, że jednak one coś po sobie pozostawiły. I właśnie Dziewczyna z Konbini jest taką książką. Tutaj mamy historię 36-latki, która pracuje w takiej naszej polskiej Żabce, tylko że w Tokio, w Japonii i nie spełnia oczekiwań ludzi wokół niej, to znaczy wszyscy oczekują, że skoro ma 36 lat, to powinna mieć albo poważną pracę i karierę, albo męża i dzieci.
ona nie ma żadnej z tych dwóch rzeczy i co najważniejsze, jest jej w tym w 100% dobrze, ona właśnie chce, żeby jej tak życie wyglądało, nie chce go zmieniać, natomiast ludzie oczekują, że jednak coś w jej życiu się zmieni i ona trochę sobie pogrywa właśnie z tymi oczekiwaniami ludzi. Uważam, że jest to bardzo inteligentna, bardzo błyskotliwa, bardzo dająca do myślenia książka. Nie jest aż tak bardzo popularna, a szkoda, bo naprawdę, no wydaje mi się, że można o niej rozmawiać bardzo, bardzo długo. Druga taka książka to Koniec z Eddiem Edwarda Lewisa. Bardzo popularna jest jego Historia przemocy, czyli debiut pisarski tego autora. Natomiast ja uważam, że Koniec z Eddiem jest już lepszą książką, bardziej gdzieś tam dojrzałą warsztatowo. I mnie osobiście ta książka bardziej się podobała. Porusza podobną tematykę do Historii przemocy, ponieważ Edward Lewis w ogóle pisze bardzo dużo ze swoich doświadczeń o byciu osobą homoseksualną w takim konserwatywnym społeczeństwie, z czym się musi mierzyć, jak to jest. Obie książki są świetne i to jest w ogóle rewelacyjny pisarz, ale jednak wydaje mi się, że Koniec z Eddiem nie jest aż tak bardzo popularny jak Historia przemocy, a uważam, że zupełnie niesłusznie. I trzecia książka to coś, czego nie widziałam zbyt wiele, a jest to jedna z moich ulubionych książek wydawnictwa Pauza, ja w ogóle uwielbiam to wydawnictwo, a jest to książka Ostatnie stadium Niny Lykke. Tutaj z kolei mamy Norwegię i taką diagnozę społeczeństwa dosyć gorzką momentami, ale wydaje mi się, że bardzo trafioną. Również książka, która według mnie zasługuje na dużo większą popularność, bo jest jedną z najlepszych według mnie książek wydawnictwa Pauza. Pytanie siódme to Kawa bezkofeinowa, czyli książka, po której spodziewałaś się więcej. No i tutaj mam tą nieszczęsną, ostatnią prawdziwą singielkę. Książka, która ma naprawdę ładną okładkę, taką przyciągającą wzrok, ale jednocześnie książka, która zbierała tak pozytywne opinie, miała to być taka lekka, zabawna historia w stylu Bridget Jones. No coś takiego, od czego po prostu nie można się oderwać, co nas rozśmieszy, co wprawi nas w dobry nastrój. I ja właśnie z takimi nadziejami, z takimi oczekiwaniami po tę książkę sięgnęłam, ale okazała się tak dużym rozczarowaniem. Dla mnie nie do przejścia jest humor w tej książce. To, co miało być w niej zabawne, dla mnie było żenujące. Bardzo nie polubiłam głównej bohaterki. Według mnie zachowywała się bardzo niedojrzale jak na swój wiek. W ogóle ta książka ma taki bardzo nieciekawy przekaz, moim zdaniem. To znaczy, z założenia to miała być historia kobiety, która musi się zmagać z takimi opiniami, szczególnie swojej rodziny, która oczekuje, ponieważ tutaj główna bohaterka ma w ogóle chyba 33 lata. I pochodzi z takiej, znowu, konserwatywnej, bogatej, azjatyckiej rodziny. Jej matka oczekuje, że ona jak najszybciej wyjdzie za mąż, założy rodzinę, no bo co ludzie powiedzą, co sąsiedzi powiedzą i tak dalej, i tak dalej. I zamysł na tę książkę, okej, był dobry i rzeczywiście fajnie, że próbowała poruszyć taki temat, ale realizacja tego pomysłu jest fatalna, bo zamiast skupić się właśnie na problemie oczekiwań wobec kobiet we współczesnym świecie, skupiamy się na tym, że główna bohaterka nienawidzi swojej pracy, ciągle jest pod wpływem alkoholu albo na kacu, chce w ogóle wziąć ślub i umawia się z mężczyznami tylko po to, żeby wziąć lub szybciej niż swoja kuzynka, więc ona w ogóle ma złe pobudki. W dodatku te jej żarty bardzo często opierają się o wyśmiewanie innych osób, swoich sióstr, kuzynek, przyjaciółek. Uważam, że ta książka po prostu nie przekazuje nic dobrego, a przy okazji nie jest ani trochę zabawna, a wręcz żenująca. Także zdecydowanie ostatnia prawdziwa singielka to jest książka, co do której miałam dużo, dużo większe oczekiwania. I ostatnie, ósme pytanie to Idealne proporcje, czyli książka, która była taka słodko-gorzka, czyli idealnie wyważona. I tutaj mam książkę, którą dopiero co skończyłam czytać, dosłownie chyba 2 dni temu. I jest to książka Niespokojni ludzie. Książka, która ma taką konwencję komediową, ale właśnie przedstawia takie bardzo gorzkie sytuacje z życia codziennego, z życia, z którym może utożsamić się każdy z nas, bo naprawdę wachlarz poruszonych problemów jest bardzo szeroki i myślę, że każdy gdzieś tam odnajdzie cząstkę siebie. To jest taka historia o życiu we wszystkich jego odcieniach i mimo tego, że ta książka na powierzchni gdzieś tam próbuje być zabawna, to jednak ma dużo większą głębię i dużo, dużo więcej można z niej wyciągnąć, niż można by się było tego spodziewać po tych pierwszych kilkunastu stronach. Bardzo intrygująca, bardzo ciekawa, coś takiego świeżego. Właśnie to jest takie idealne wyważenie pomiędzy słodkim a gorzkim, bo mamy właśnie takie przełamanie tego wszystkiego. Mówimy o rzeczach smutnych i tragicznych, ale w sposób taki zabawny. Może ja tego nie umiem dobrze opisać, bo mam wrażenie, że jak o tym mówię, to nie brzmi tak dobrze, ale to jest naprawdę idealne połączenie i to się świetnie sprawdza. Także jest to bardzo ciekawa książka, która idealnie wpisuje się w tę kategorię. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że zobaczyliście w moim tagu coś nowego, czego nie widzieliście jeszcze na kanałach u innych osób. Dajcie koniecznie znać, jakie byłyby Wasze odpowiedzi na te pytania. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!